Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze tutaj potrzebuję dosłownie moment, żeby wszystko sobie pouruchomić, bo się zagadałam. Zagadałam się na Messengerze i zapomniałam, że tu jestem umówiona z wami na dzisiaj, więc z wielką radością tutaj przybywam. Dajcie znać, czy dobra, widać, coś tu się dzieje. Dobrze, jest, ok. Dobra, to dobry wieczór, dzień dobry. Witam w moich skromnych progach w nowym roku 2024. Słuchajcie, 2024 rok mamy. Niesamowite. Dajcie znać, czy widać, czy słychać, czy wszystko jest ok. No i dajcie znać, jak się macie w tym nowym roku. Czy jesteście w zachwycie w związku z tym, że nowy rok przyszedł, czy może się czymś martwicie, a może jeszcze coś? Jak weszłyście, bo tu przede wszystkim dziewczyny są, jak weszłyście w ten nowy rok, jak się macie po świętach w ogóle właśnie, bo w zeszłym roku, święta 2023 Bożego Narodzenia były tutaj u mnie pod hasłem inkluzywnych świąt i bardzo jestem ciekawa, jak wam poszło z inkluzywnością, czy dałyście radę podziałać inkluzywnie, na ile zrealizowałyście to, co chciałyście zrealizować, na ile miałyście takie poczucie, że te święta były inkluzywne, a na ile różnie to było, więc dajcie koniecznie znać. Ja mam tutaj wyzwanie, jak ustawiać sobie telefon, poczekajcie, żeby wszystko widzieć, co potrzebuję widzieć. To jest zawsze dla mnie wielka trudność i żebym tutaj widziała. Dobry wieczór. O, znajome twarze się tu meldują. Bardzo, bardzo się cieszę i bardzo wam dziękuję, że jesteście tutaj dzisiaj. Dzisiaj ze mną na naszym pierwszym live w 2024 roku, live noworoczno-urodzinowym, bo za dwa dni moje urodziny, 49, dacie wiarę, 49 lat już będę miała, bo jeszcze przecież nie mam, absolutnie jeszcze nie mam, jeszcze dwa dni jestem młódką, więc live noworoczno urodzinowy na rozpoczęcie roku. I to, do czego chciałabym was dzisiaj zaprosić, to chciałabym was zaprosić do pewnej refleksji, o tym, z jaką intencją w ten nowy rok wchodzicie, z jaką intencją w ten nowy rok wchodzimy. I więc pozwolę sobie już tu na wstępie rzucić pytanie, czy myślałam, że będzie jakaś nowa fryzura. No, jeszcze nie czas. Z jaką intencją w ten nowy rok wchodzimy? Czy w ogóle o tym myślałyście? Czy zastanawiacie się nad tym i kontemplujecie to, okej, to z jaką myślą przewodnią ja chcę wejść w ten rok, więc dajcie proszę znać, jak to u was wygląda, czy takie intencje na początek roku czynicie, jakie jest wasze podejście do tego, jeśli czynicie to właśnie i zechcecie się podzielić tą swoją intencją, to będzie mi bardzo miło, będę bardzo szczęśliwa, wiedząc, jakie te wasze intencje są. Dlaczego intencja, a nie cel? To oczywiście nie chodzi o to, żeby celów nie stawiać i że z celami coś jest nie tak i że nie należy ich sobie wyznaczać. Absolutnie cele są świetne, należy je wyznaczać, należy o nich myśleć. Natomiast cele też niejednokrotnie niosą ze sobą pewne pułapki, szczególnie jeżeli podchodzimy do nich nie do końca w pełni świadomie. Bo o celach
można przeczytać wszędzie bardzo, 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 bardzo dużo. Natomiast z celami bywa pewien kłopot, bo jeżeli do celów podchodzimy zbyt, jakby to powiedzieć, ortodoksyjnie, to niejednokrotnie one generują nas i tak się bardzo do nich przywiązujemy, że to musi być dokładnie tak, jak ja sobie wymyśliłam. I żaden inny sposób mnie nie interesuje, to często one generują w nas ogromną presję. One generują, powodują to, że my się zaczynamy często stresować i gdzieś umyka nam niejednokrotnie ta przyjemność z drogi, z tego, że coś odkrywamy po drodze, że się uczymy, że mamy lekcje, że mamy sukcesy, że mamy porażki, że mamy różne trudne momenty i mamy momenty świętowania. Bardzo dużo mówi się o tym, że cele muszą być smart, czyli muszą być specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne, osadzone w czasie. No i tutaj często właśnie pojawia się temat deadline'ów, czyli tego określenia w czasie, kiedy ja ten cel chcę zrealizować. No i deadline'y z jednej strony działają mobilizująco, natomiast z drugiej strony one też nakładają taką presję, bo jeżeli ten deadline jest blisko, a ja tego mojego celu nie zrealizowałam, to niejednokrotnie uruchamia w nosie takie myślenie, nie, to w ogóle jest bez sensu, to ja już to rzucam w diabły wszystko, bo ja i tak w tym założonym czasie tego celu nie zrealizuję. I często dochodzimy do wniosku, że ten cel w sumie jest bez sensu, że to się nie uda. I nawet jakbyśmy dali radę niejednokrotnie to zrealizować, to my dajemy się pokonać tą wizją, że ten deadline już jest na horyzoncie i wydaje nam się, że to już po prostu się nie uda i tego nie robimy. I więc się zniechęcamy. Natomiast dlatego ja lubię myśleć w kategorii intencji i pytać ludzi, i w pracy z moimi rodzinami odpytuję moich rodziców, z jaką intencją wchodzicie w ten rok, co jest waszą intencją na rok 2024, bo czym jest intencja? Intencja jest trochę tak, jakbyśmy wypuścili taką iskrę, taką jakby wiadomość do świata, z taką właśnie informacją, okej, ja chcę tego doświadczyć, ja chcę, żeby to się stało moim udziałem. Niech tak właśnie będzie. No jestem ciekawa właśnie, jaka jest wasza intencja? Jak, jeżeli myślicie sobie o tym, co przed nami, o tych 363 dniach, nie pamiętam, czy ten rok jest przestępny, czy nie, więc tych 363 czy 4 dniach, to jaką chcecie mieć myśl przewodnią? Co miałoby być w tym roku tą myślą przewodnią tego, no właśnie, tego, z czym ja idę, z czym ja wchodzę w ten nowy rok? Co chcę, żeby było moim udziałem? I myślę sobie tutaj bardziej przede wszystkim kiedy myślę o intencji, to mam na myśli niekoniecznie takie bardzo uchwytne rzeczy, że ma być, nie wiem, chcę, żeby było to i to. To oczywiście fajnie jest też o tym pomyśleć, ale kiedy myślę o intencji, to myślę bardziej o pewnej jakości w życiu, czyli czego ja chcę doświadczyć w moim życiu, jakiej nowej jakości ja chcę doświadczyć w moim życiu, może niekoniecznie nowej, może chcę pogłębić jakość, którą już realizuję od pewnego czasu, ale chcę, żeby to weszło na inny poziom mojego rozumienia, na inny poziom mojego działania, na inny poziom tego mojego realizowania, tego czegoś, o co mi chodzi. Więc dajcie, dziewczyny, znać, jeśli macie już sprecyzowane te intencje, a może macie jakąś trudność w określeniu tego, co byście chciały, co jest tą intencją. I teraz to, do czego bym was chciała zaprosić, to do pewnej intencji. Do pewnej intencji, do której zainspirowała mnie historia o ananasie. A mianowicie o tym, że ananas od posadzenia do momentu zaowocowania potrzebuje co najmniej 18 miesięcy.
Ewelina, w tamtym roku miałam, w tym roku jeszcze nie. I ananas od momentu posadzenia do momentu zaowocowania potrzebuje minimum 18 miesięcy, żeby właśnie te owoce się, żeby te owoce się pojawiły. I teraz to wiadomość o ananasie, bo nie wiedziałam tego, że ananasy tak mają, ale kiedy się tego dowiedziałam, to tak sobie pomyślałam, a co gdyby, tak jak do uprawiania ananasa, podejść do pracy z naszymi dzieciakami, do bycia z naszymi dzieciakami. Bo zobaczcie, kiedy ja tego ananasa sobie tam zasadzę, to teraz on tam sobie jest w tej... O Jezus Maria. On tam sobie jest w tej ziemi. On tam sobie jest w tej ziemi. I ja go codziennie tam podlewam, nawożę, uprawiam. Przez długi czas ja nie widzę żadnego efektu tego mojego działania, tak? Bo to wszystko się jeszcze dzieje pod ziemią. Ale ja wiem, że on potrzebuje czasu, w związku z tym ja cierpliwie tam dziubdziam, bo i czekam. I czekam w ufności, że te owoce się pojawią w pewnym momencie, że przyjdzie ten moment, kiedy ja będę mogła tego soczystego ananasa zerwać. Natomiast zobaczcie, co się dzieje, kiedy jesteśmy z naszymi dziećmi, z naszymi uczniami w spektrum autyzmu, myśląc przede wszystkim o nich teraz, że zaczynamy nad czymś pracować, nad jakąś kompetencją, nad zdolnością autoregulacji, nad czymkolwiek, tak? I kiedy po kilku próbach nie ma efektu, to co my robimy? My zaczynamy przede wszystkim podawać wątpliwość, nie poddawać, tylko podawać wątpliwość. Cały czas się tutaj muszę pilnować. Zaczynamy podawać wątpliwość, zasadność tego, co robimy. Zaczynamy, kilka razy nam nie pójdzie zgodnie z naszym założeniem, nie uzyskamy takiej reakcji ze strony naszego dziecka czy ucznia, jaką byśmy sobie wymarzyły. I zaczynamy wątpić. Zaczynamy myśleć, a czy to w ogóle ma sens? A może trzeba sobie dać spokój? Często w ogóle porzucamy tę ideę, którą miałyśmy i która często napawała nas ogromnym entuzjazmem do robienia czegoś, do pracy nad czymś. Ale ponieważ nie idzie tak jak byśmy sobie wymarzyły, to zostawiamy. I to jest trochę tak, jakbyśmy w momencie, kiedy ten ananas tam sobie siedzi w ziemi, to jakbyśmy zaczęły w nim dłubać i wykopywać to ziarenko czy tą sadzonkę. I teraz to, do jakiej bym was chciała intencji zaprosić, to Monika tutaj na Instagramie pisze: samodoskonalenie się, więcej czasu dla rodziny, więcej czasu dla siebie. Magda, spokój i harmonię, takie intencje. I tak sobie myślę, co by było, gdyby wejść w nowy rok z taką intencją, czy z taką intencją, żeby zaufać. I żeby sobie zadać pytanie, a co gdybym zaufała? A co gdybym zaufała, że ty, człowieku, czy jesteś moim dzieckiem, czy uczniem, że to ty, człowieku, jesteś źródłem najlepszych odpowiedzi na swój temat. A co, gdybym zaufała, że tempo, w jakim się uczysz, w jakim ja się uczę tej nowej jakości, w jakim ja się uczę towarzyszenia tobie, w sposób, który jest dla ciebie dobrym sposobem. Co gdybym zaufała, że tempo twoje i tempo moje są właściwym, to jest właściwe tempo. Co gdybym zaufała, że nawet jeżeli na powierzchni wydaje się, że nic się nie dzieje, to pod powierzchnią się dzieje, bo bardzo często jest przecież tak, że
na wierzchu wydaje się, że nic się nie dzieje, że my pracujemy, a w ogóle nie ma żadnego efektu, ale tam w środku, w umyśle tego naszego dziecka, tego naszego ucznia, tam się bardzo dużo dzieje, tam odbywa się bardzo intensywna praca. Co gdybym zaufała, że potrafię znaleźć odpowiedzi, tak, że co gdybym zaufała, że ta odpowiedź jest w świecie, to, że ja jej jeszcze nie mam, to nie znaczy, że jej nie ma. Co gdybym zaufała, że odpowiedź na pytanie, które noszę w swoim umyśle, w swoim sercu, gdzieś w świecie jest. Co gdybym zaufała? Kto tu pisze? Kasia. Raczej nie zastanawiam się nad intencjami wchodząc w nowy rok. Może dlatego, że dla mnie wejście w nowy rok jest jak każdy dzień, w którym się budzę. Intencją jest moja codzienność, jak ją postrzegam, jak chcę widzieć, jak ją widzę. Praca nad sobą, otwartość na to, co przychodzi. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej intencja, jakby każdy dzień warto rozpoczynać intencją. Jednocześnie takie różne momenty w ciągu roku, często to są nasze urodziny, często to są jakieś takie rzeczy, które się kończą, dla niektórych to jest moment równonocy. Różne takie, to są różne momenty, które powodują czasem takie odgórne zatrzymanie, bo jeżeli mamy taką zdolność reflektowania na co dzień, mamy nawyk reflektowania, nawyk intencjonalnego życia, to absolutnie się zgadzam, że my nie potrzebujemy żadnych nowych roków, świąt, ani żadnych momentów do tego, żeby o tej intencji pomyśleć. Niemniej, skoro takie momenty jak nowy rok, jak święta, jak urodziny, jak różne inne okazje są w naszym życiu, to może nie jest złym pomysłem, żeby wykorzystać je do tego, żeby się zatrzymać i pomyśleć, okej, dobra, to co z moich intencji ja realizuję, co z moich intencji już mam na poziomie nawyku, co już potrafię w sposób nawykowy robić, a gdzie jeszcze się wykładam? I być może to, gdzie się wykładam, będzie umocnieniem, to zdanie sobie sprawy, gdzie się wykładam, będzie umocnieniem mnie w tym, w tej mojej intencji na kolejny dzień, na kolejny miesiąc, tak? Więc ja się, Kasiu, zgadzam, że absolutnie intencją jest codzienność i jednocześnie to jest trochę tak, ja to trochę traktuję jak inspirujące rozmowy. Kiedy spotykam się z kimś, kto mnie inspiruje i mogę z nim odbyć rozmowę, to ta rozmowa może uaktywnić pewne moje procesy myślowe, pewne moje refleksje, dzięki czemu zrobię coś inaczej. Tak? I taki moment właśnie zatrzymania też jest, ja traktuję jako taką okazję właśnie do refleksji, do pomyślenia sobie, do zweryfikowania czegoś, bo nie zawsze w codzienności o tym pomyślimy, nie zawsze mamy na to czas, a też nie wszyscy mamy i wszyscy mamy taki nawyk. Więc ja o tym trochę myślę w tych kategoriach. Więc ja bym chciała Was zaprosić do takiej intencji zaufania i w ogóle jestem bardzo ciekawa, jak u Was jest z zaufaniem. Czy zaufanie temu wszystkiemu, co wymieniłam, temu procesowi, temu zaufanie dla tempa, zaufanie dlatego, że to dziecko, to człowiek ma wszystkie odpowiedzi dotyczące jego samego, że tak samo jak my mamy wszystkie odpowiedzi w sobie, które dotyczą nas, zaufanie, że potrafimy dochodzić do tego, co jest kluczowe, na czym nam zależy. Jak jest u Was z zaufaniem? Bo z moich obserwacji wynika, też z mojego doświadczenia to wynika, że zaufanie często jest wyzwaniem. Że my niby mówimy, dobra, ja ufam, ale jednocześnie cały czas sprawdzam. Jeżeli ja ufam, to ja po prostu idę w zaufaniu. To ja nie muszę, jeżeli ja wiem, że coś
posadziłam i uprawiam, to ja nie będę ciągle grzebać i sprawdzać, czy to ziarenko w tej ziemi cały czas siedzi. Tylko ja będę to uprawiać. I teraz to uprawianie w tym zaufaniu może się odbywać na różne sposoby. To może być codzienne podlewanie dobrą myślą. To jest właśnie a propos tej intencji, którą jest codzienność. Czyli, że ja codziennie myślę o czymś, co jest dla mnie ważne, czy o kimś, kto jest dla mnie ważne, o moim dziecku, o sobie, o różnych sprawach. Przeznaczam na to dobrą myśl, karmiącą myśl, że pilnuję też codziennie, czy tam się nie wydają jakieś chwasty, czy tam nie wchodzą rzeczy, których ja nie chcę, żeby tam były. Jak to jest, żeby co gdyby codziennie mieć uważność na to uprawianie tego, czego chcemy. Uważność też na to, żeby zauważyć, że potrzebuję się zatrzymać, żeby odpocząć i potrzebuję odpocząć, żeby móc za chwilę iść dalej. I dla mnie to jest bardzo mocno o zaufaniu. O zaufaniu do świata, o zaufaniu do tego dziecka, do tego ucznia, do tego człowieka, o zaufaniu do siebie. I myślę sobie, kiedy obserwuję, kiedy rozmawiam z rodzicami, z którymi pracuję, kiedy prowadzę szkolenia i rozmawiam z ludźmi, to dla mnie temat zaufania bardzo mocno wybrzmiewa, że my cały czas mało ufamy sobie i mało ufamy tym naszym ludziom z autyzmem, przez co gro energii zużywamy na takie trochę miotanie się, na takie sprawdzanie, na takie ciągłe weryfikowanie, trochę sprawdzam, czy to na pewno jest to. I nie pozwalamy sobie też przez to zanurzyć się w proces, bo tu nie chodzi o to, żeby nie weryfikować działań. Bo jeżeli ja coś robię z jakąś intencją i myślę sobie, że to powinno spowodować jakiś efekt, to powinno coś ułatwić, to powinno sprawić, że no właśnie, że człowiekowi będzie z czymś po prostu prościej i tak się nie dzieje, to wiadomo, że warto zadać sobie pytanie, okej, co stoi na przeszkodzie, że nie możesz z tego skorzystać, co stoi na przeszkodzie, że się temu opierasz, co stoi na przeszkodzie, żebyś mógł czy mogła w to wejść, tak? Czyli jak to działa? I tu Magda pisze, że kiedyś bardzo sobie narzucałam tempo, teraz ufam, jednak na początku uczyłam się zaufać sobie. No właśnie, to zaufanie do siebie. I tak sobie myślę właśnie, kiedy ja myślałam o intencjach, to dla mnie mocno wybrzmiewa zaufanie. Zaufanie do siebie, ale zaufanie też do innych, do ludzi w spektrum, do ludzi z ich otoczenia. Zaufanie, że wszyscy mamy zasoby, że mamy potencjał, że mamy moc, że możemy się różnić różnymi kompetencjami, ale wszyscy mamy moc i że wszyscy możemy się uczyć, że wszyscy możemy i że wszyscy możemy czerpać. Jak puściłam, zaufałam, zaczęło płynąć. No właśnie, bo kiedy puszczamy, kiedy ufamy, to też dajemy taki komunikat, okej, jestem gotowa doświadczać, jestem gotowa otrzymywać, jestem gotowa brać, jestem gotowa doświadczać z tym moim dzieckiem, z tym moim uczniem, z kimkolwiek tam chcę doświadczać, jestem gotowa doświadczać ze sobą, różnych rzeczy, tak? I dla mnie to zaufanie jest bardzo takim dużym tematem, który obserwuję, nad którym sama też pracuję, dlatego że będąc wieloletnim control freakiem, jakim przez większość swojego życia byłam, zaufanie było dla mnie bardzo trudne. Jeżeli człowiek jest uwarunkowany do kontrolowania wszystkiego, to zaufać i trwać w takiej właśnie wierze, pewności,
że wszystko się dzieje we właściwy sposób, we właściwym tempie, że przychodzą właściwi ludzie, jest bardzo trudne. Wymaga od nas dużo odwagi, czyli działania pomimo strachu. Czyli boję się jak diabli i robię albo odpuszczam, bo ufam. I to jest proces, w którym gdzieś wszyscy jesteśmy. Myślę, że jeżeli jesteśmy w roli rodziców, szczególnie osób z spektrum, to my też dość wcześnie, szczególnie jak mamy już trochę starsze dzieci, kiedy ten sposób podejścia w ogóle do naszych dzieci w świecie był trochę inny niż jest teraz, to my często mamy takie doświadczenia, że musieliśmy wszystko kontrolować wokół nas i wokół tych naszych dzieci i się wytrenowaliśmy w tej kontroli. I teraz jak sobie myślimy, że mamy zaufać i puścić, to jest takie ale jak tak po prostu zaufać i puścić? Więc bardzo jestem ciekawa, jak to u Was działa. Ważne są cechy charakteru, czas, doświadczenie. Tak, i to doświadczenia znowu, jeżeli sobie pomyślimy o tym, co wpływa na motywację, to na motywację bardzo wpływają nasze doświadczenia. Pozytywne doświadczenia, dobre doświadczenia mają taką tendencję do wzmacniania naszej motywacji, do umacniania nas w chęci działania. Trudne doświadczenia mają tendencję do osłabiania naszej motywacji, do osłabiania naszego napędu do działania. Więc tu na pewno jest to ważne. Oswajanie oporu. No właśnie, żeby sobie pozwolić na ten opór, że ja wiem, że ja się opieram i zadać sobie pytanie, ale przed czym ja się opieram? Czego ja się tak naprawdę boję? Boję się, że jak zaufam, boję się, że jak odpuszczę, to co się stanie? Co najgorszego może się stać, kiedy ja zaufam? Co najgorszego może się stać, kiedy ja odpuszczę? I kiedy zadajemy sobie pytanie, co najgorszego może się stać, to najczęściej okazuje się, że w sumie nic wielkiego. Co najwyżej nie będę miała 100% kontroli nad tym, co się dzieje, tak? Natomiast nic wielkiego de facto się nie stanie. Także zachęcam Was do pomyślenia o swoich intencjach, bo najważniejsze, żeby to była wasza intencja. Natomiast zapraszam Was do przyjrzenia się intencji takiej właśnie na 2024 rok, żeby zaufać, żeby sobie zadać pytanie, a co by było, jak to by było, gdybym zaufała? Co by się zmieniło w moim życiu, jakbym zaufała? Jakby to wpłynęło na moje zachowanie, jakbym zaufała? Jakby to wpłynęło na mój sposób komunikowania się, jakbym zaufała? Jakby to wpłynęło na moje bycie z moim dzieckiem, jakbym zaufała? Jakby to wpłynęło na moje bycie z moim partnerem czy partnerką, jakbym zaufała? I tak dalej, i tak dalej. Boimy się przekonań. Nie wiem, Ewelina, co za tym dla Ciebie się kryje, boimy się przekonań, tak jak to czytam, jak ja to rozumiem, to można to rozumieć, że nie wiem, czy boimy się coś myśleć, czy boimy się czego konkretnie, boimy się przekonań, czyli czego na przykład się boimy. To, co mi przychodzi do głowy, to, że boję się skutków moich założeń. Czyli na przykład, jeżeli mam założenie, że ludzie nie traktują dobrze mojego dziecka, na przykład, to mogę się bać skutków tego mojego założenia, bo jeżeli mam założenie, że na przykład ludzie nie traktują dobrze mojego dziecka, to będę bała się, że ktoś, no właśnie, źle potraktuje moje dziecko, więc będę na przykład bronić się przed podejmowaniem pewnych kroków, tak? Nie wiem, czy o to Cię, Ewelina, chodzi, bo tak próbuję zrozumieć to, co napisałaś, bo zakładam, że za tym się kryje znacznie więcej niż to, co napisałaś. Magda, przeszłam długą drogę i zweryfikowałam swoje przekonania. No właśnie, jakby wszystko się sprowadza do naszych, ja szczerze mówiąc nie lubię słowa przekonania,
ale wiem, że ono jest bardzo popularne i jakby uznaję je, że ono jest w świecie. Zdecydowanie wolę, ale to może wynika z mojego NLP-owskiego backgroundu, wolę słowo założenie, że ja zakładam. Jeżeli ja mam założenie, to ja coś zakładam. To jest to samo, co przekonanie. No, absolutnie to jest to samo. Kwestia nomenklatury, wiecie, jak to jest ze słowami. Jedne słowa z nami rozumieją bardziej, drugie z nami rozumieją mniej. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby przyglądać się swoim przekonaniom, żeby weryfikować to, co ja zakładam na dany temat. Co ja zakładam na temat mojego dziecka, co ja zakładam na temat ludzi, którzy pracują z moim dzieckiem, co ja zakładam na temat mojego partnera i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam Was, będzie pewnie, ponieważ ja mam taką intencję, już taką bardzo, bardzo namacalną intencję, żeby wrócić do systematycznego robienia live'ów, tak jak mówiłam na ostatnim live'ie, więc mam taką intencję, żeby był live raz na miesiąc, bo to jest taka intencja i takie zobowiązanie, którego jestem gotowa się podjąć. Nie chciałam sobie narzucać takiego rytmu jak wcześniej, że tydzień w tydzień robię live, bo też się uczę odpuszczania cały czas, ale raz na miesiąc i na pewno chciałabym, żebyśmy zrobili sobie live o założeniach, ale chciałabym też, żebyśmy w tym roku trochę się pozagłębiały w mechanizmy myślenia. Mechanizmy ja w mojej pracy z moim osobistym dzieckiem i z moimi podopiecznymi. Przed chwilą miałam właśnie przed naszym live'em arcyciekawą konsultację z jedną moją rodziną, gdzie weryfikowaliśmy procesy myślowe, ścieżki, jakimi chodzi myślenie młodego człowieka i ścieżki, jakimi chodzi myślenie jego rodziców w kontekście prowadzenia różnych rzeczy. Wiecie, że ja mam absolutną zajawkę na temat tego, jak działa mózg i jak to wszystko się dzieje, że myślimy tak, a nie inaczej. W związku z tym chciałabym w tym roku trochę podczas live'u skupić się właśnie wokół założeń, wokół procesów myślowych, wokół różnych takich rzeczy, które się w naszym mózgu dzieją. Nie wiem, czy to dla Was ciekawy temat, więc dajcie znać, czy ten kierunek Wam pasuje, czy może chcecie jakiś zupełnie inny kierunek, bo wiecie, ja jestem otwarta na różne kierunki, więc dajcie znać. Też chciałam Was zapytać, co myślicie o tym. Ja chciałam zrobić, miałam taki pomysł, żeby zrobić taki otwarty mini warsztat na temat inkluzywności, na temat tego, jak nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało pompatycznie, jak prowadzić inkluzywne życie w miejscu pracy, w domu, w szkole, gdziekolwiek. Więc to też taki w kontekście, żeby Was zaznajmić, jakie są plany na najbliższy czas, no to taki mam w głowie taki warsztat o inkluzywności. Dobra, fantastycznie ciekawy temat, pasuje genialnie, dobrze, czyli wszyscy chcą się dowiedzieć, jak myślimy. Arcy jest to ciekawy temat, ja to wiecie, aż mi się wszystko w środku, jak ja to mówię, bąbelki szampana krążą w mojej krwi, jak myślę o procesach myślowych i o tym, jak to się dzieje, że myślimy tak, a nie inaczej. No dobrze. Więc słuchajcie, przypominam jeszcze dla tych, którzy chcą, że do 4 stycznia włącznie, czyli do daty moich urodzin, obowiązuje kupon rabatowy pod tytułem Nowy Rok, wszystko pisane razem wielkimi literami, Nowy Rok. Jak wpiszecie kupon, to hasło Nowy Rok w moim sklepie, to na wszystkie kursy online, które są w sklepie dostępne, otrzymujecie 20% rabatu, więc dla tych z Was, którzy chcą skorzystać, to serdecznie zapraszam. Magda, 1 stycznia rozpoczęłam też roczną drogę z kursem cudów, więc też w temacie. Tak, kurs cudów z trochę innego obszaru, ale absolutnie, absolutnie, absolutnie tak. Także gratuluję.
U mnie książka pod tytułem Kurs cudów leży na półce od 15 lat. I myślę sobie, że jeszcze chwilę poleży, bo w międzyczasie tyle fascynujących rzeczy mnie woła, że skoro Kurs cudów jest tak długo na świecie, to jeszcze może chwilę na mnie poczekać. Więc, ale gratuluję Ci, Magda, i będę kibicować, więc będę odpytywać na bieżąco. Także słuchajcie, z mojej strony to tyle. Udało mi się Was zainspirować do tego, żeby pomyśleć o zaufaniu i do zadania sobie takiego pytania, a co, gdybym naprawdę zaufała? A co, gdybym naprawdę puściła się w to zaufanie, w to zawierzenie, to co by było, jakby to zmieniło moją codzienność, jakby to zmieniło moje bycie. Więc, moje drogie kobiety wspaniałe, życzę Wam bardzo dobrego roku. Życzę Wam każdego dnia w zaufaniu, że wszechświat Wam sprzyja, że wszystko zawsze działa na Waszą korzyść. Bliskości, uważności na siebie i łagodności. Więc następny live za miesiąc. Być może będzie to każdy pierwszy wtorek miesiąca, po prostu pewnie tak to zrobimy, żeby było łatwiej, więc każdy pierwszy wtorek miesiąca, dzisiaj jest pierwszy wtorek stycznia, więc następny live pierwszy wtorek lutego będzie albo o założeniach, albo o procesach myślowych, więc już dzisiaj Was zapraszam i życzę bardzo, bardzo dobrego roku 2024. Do zobaczenia, dobrej nocy, dziękuję. Zakończ teraz tu. Zakończ.